Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zakupy, zakupy i jeszcze raz zakupy. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, tak jak powiedziałam na wstępie, dzisiaj jest odcinek zakupowy. Zapraszam Was na wspólne ze mną wizyty w sklepie. Miałam kilka rzeczy do załatwienia i przy okazji nagrałam nieco materiału dla Was. Zapraszam Was na wspólne przeglądnięcie wielu absolutnie wspaniałych propozycji. Zaczniemy od wspólnej wizyty w markecie budowlanym i zobaczymy, jaka jest oferta roślin, a następnie zobaczymy, co ciekawego i również zielonego można znaleźć w sklepach wnętrzarskich. Zapraszam Was serdecznie. Pierwszym sklepem, do którego wspólnie Was zapraszam na nasze wirtualne zakupy, to jest Castorama. Wybrałam się tam głównie, żeby zobaczyć, jaka jest oferta roślin do posadzenia w ogrodzie, ponieważ trwają u mnie prace ogrodowe. Zakładam w tym sezonie ogród od nowa. Na pewno Wam pokażę też jakieś, może nie w tym filmie, tylko kolejne przebitki z mojego ogrodu. Jak to wszystko wygląda, jak to wszystko powstaje. Zaczynam tą przygodę kolejny raz od nowa. Cieszę się, bo mam pewność doświadczenia z moich poprzednich założeń w ogrodzie i na pewno z tych moich własnych doświadczeń skorzystam, a przy okazji pewnymi doświadczeniami chętnie się z Wami podzielę. Wiem, że nie wszyscy macie ogrody. Nie wszyscy są zainteresowani równo mocno tymi roślinami na zewnątrz. Ja natomiast w tym sezonie mocno na nie stawiam, bo rzeczywiście ogród to jest taki mój projekt tego roku. Natomiast tym razem zakładając ogród mam takie moje główne postanowienie, to takie, żeby się nie spieszyć i robić pewne rzeczy bardzo stopniowo i bardzo powoli. Z chęcią podzielę się z Wami tą moją ogrodową przygodą również. Ale jak już jestem w markecie budowlanym, to przecież nie jest możliwe, żebym nie zerknęła, jaka jest oferta roślin tych doniczkowych, do wnętrz. Także to również sprawdziłam. Sprawdźmy, co ciekawego można było znaleźć w Castoramie. Na początek takie uzupełnienie rabat. Barwinek to jest roślina, na którą trzeba zdecydowanie uważać, ponieważ jest silnie ekspansywna i jak pięknie nam zadarni miejsce wolne na rabacie, to jednak trzeba mieć na uwadze, że może też zagłuszyć bardziej takie delikatne rośliny. Także dużo takich drobnych wypełniaczy. Każda zima w zasadzie to są jakieś straty, z tym trzeba się pogodzić. Także wiosną warto właśnie jakieś centrum ogrodnicze lub market odwiedzić i nieco uzupełnić właśnie jakieś tam pozimowe straty. Tutaj malutkie różne odmiany roślin iglastych, świerk konika. Muszę powiedzieć, nie przepadam za nim, ponieważ jest magnesem przędziorkowym, także przędziorki nie tylko w domu nas męczą, ale też na ogrodzie. No i tutaj coś, co mnie bardzo zainteresowało, czyli różne odmiany drzew owocowych. Wiosną teraz jest niezwykle bogata oferta roślin z odkrytym korzeniem. Jest to świetny moment i świetna okazja do tego, żeby kupić rośliny w dużo niższych cenach niż podobne rośliny, gdyby były prowadzone w formie doniczkowej. Niestety jest to tylko opcja sezonowa, ale tym razem chłodna wiosna troszkę ten termin nam wydłuża, dlatego cały czas warto jeszcze się zastanowić, czy nie chcecie kupić jakiejś właśnie rośliny z odkrytym korzeniem, ponieważ są to cenowo najbardziej opłacalne oferty, a możemy wybierać spośród różnych drzew czy krzewów. Między innymi też bardzo bogata oferta róż z odkrytym korzeniem. Kolejny taki moment będzie dopiero jesienią. Są zwolennicy i przeciwnicy każdego z terminów tego sadzenia z gołym korzeniem. Teraz na pewno plusem jest to, że mamy kontrolę tego, że ziemia już nam rozmarzła. No i na pewno nie grożą w tym roślinom przymrozki. Jedyne co trzeba bardzo pilnować, podlewanie po posadzeniu takich roślin, ale jest to naprawdę świetny sposób na takie dość budżetowe podejście przy zakładaniu ogrodu, więc myślę, że te wiosenne i jesienne terminy, kiedy rośliny są dostępne w opcji z odkrytym systemem korzeniowym, naprawdę warto się zastanowić, czy właśnie wtedy czegoś do ogrodu nie dosadzić. Ja już kilka takich roślin posadziłam, posadzę kolejne i myślę, że nie należy skreślać takich roślin. Chociaż dużym plusem takich roślin uprawianych w pojemniku jest to, że tam na pewno ten system korzeniowy jest nienaruszony i ryzyko praktycznie nieprzyjęcia się takiej rośliny jest znikome. To mimo wszystko jednak te rośliny z odkrytym systemem korzeniowym są często kilkukrotnie tańsze i myślę, że warto czasem zaryzykować, szczególnie jeżeli widać, że sadzonka jest w dobrej kondycji.
Tutaj już standardowo rośliny uprawiane w pojemnikach, gdzie cała bryła korzeniowa jest przystosowana do właśnie rośnięcia w tym podłożu produkcyjnym w donicy. Tuja Brabant może być przyjemnym dodatkiem w ogrodzie, natomiast wymaga ona dość dużo zabiegów pielęgnacyjnych, co mniej lubię, a tutaj w kilku rozmiarach kulki bukszpanowe. Bukszpan jest jedną z tych roślin, które można formować w dowolny sposób. Można z tego robić żywopłoty, można z tego robić właśnie kulki, stożki. W jednym z ostatnich filmów też wspominałam o problemie, jaki mają osoby posiadające bukszpan w ogrodzie, ponieważ od kilku lat jest bardzo duży problem szkodnika, który nazywa się ćma bukszpanowa. Rozwiązaniem może być przy zakładaniu nowego ogrodu albo robieniu jakiejś rearanżacji, rezygnacja z tych roślin, bo chociaż są piękne i pozwalają formować chociażby wspaniałe kule, to jednak ten szkodnik potrafi naprawdę w ciągu często jednej nocy całkowicie nam rośliny zniszczyć, więc bezpieczniejszą wersją będzie korzystanie z innych dostępnych opcji. Bardzo ciekawa odmiana tuj, czyli żywotnika, w odmianie Teddy. Jest to odmiana o pokroju kulistym, oczywiście też nadająca się do formowania. Możemy ten kształt dalej korygować, także w zastępstwie kulek bukszpanowych można zastanowić się nad wyborem jakiejś innej formy. Myślę, że takich bezpiecznych, odpornych na tego szkodnika zamienników znajdziemy zdecydowanie więcej. Jak macie jeszcze jakieś swoje pomysły, z czego można ewentualnie robić kule, jakieś stożki w miejsce tych właśnie bukszpanowych, które w ostatnich latach mają duży problem z tym szkodnikiem. Podzielcie się taką radą z innymi w komentarzu. Zapraszam Was serdecznie do tego. Teraz możemy zobaczyć 1:1 porównanie tuji Brabant, którą właśnie widzimy o takim, nazwijmy to delikatnie, ażurowym pokroju. Tutaj niestety widać, producent nieco mniej przycinał te rośliny, są wysokie, natomiast nie mają tej takiej gęstości. A obok stoi sobie właśnie tuja szmaragd, ale w odmianie właśnie złotej. I zdecydowanie widać, że te rośliny zdecydowanie się różnią. W wielu ogrodach jednak decydujemy się na założenie jakiejś formy żywopłotu. Takim najbardziej typowym i standardowym wyborem są właśnie tuje, czyli inaczej żywotniki. Te dwie takie najczęściej spotykane odmiany to jest tuja szmaragd lub tuja Brabant. Ja tutaj osobiście muszę powiedzieć, mam preferencję w kierunku tuj szmaragd, bo uważam, że jest po prostu ładniejsza przez cały rok i wymaga mniej zabiegów pielęgnacyjnych, ale takim równie pięknym, a nawet piękniejszym i bardzo luksusową wersją żywopłotu byłby żywopłot cisowy. Znakomitym plusem żywopłotu cisowego jest to, że wygląda on znakomicie przez cały rok. Żywopłoty cisowe nie tracą swojego uroku zimą, a jednocześnie są to rośliny bardzo długowieczne, które się ładnie starzeją. Przy okazji dobrze znoszą cięcie. Nawet po bardzo intensywnym cięciu ze starych pędów potrafią puszczać nowe pędy, co jest niezwykle korzystne, jeżeli robimy jakieś cięcie odmładzające, regeneracyjne. Tutaj akurat cis wypada bez porównania lepiej w stosunku do tuji. Natomiast o czym trzeba pamiętać, zakładając żywopłot cisowy lub w ogóle decydując się na cisy w swoim ogrodzie? Trzeba pamiętać, że niektóre odmiany cisa zawiązują owoce. Są one bardzo piękne i dekoracyjne, ale mogą być niezwykle niebezpieczne, jeżeli mamy małe dzieci, ponieważ wyglądają one bardzo zachęcające, jako takie czerwone, pysznie wyglądające owoce. Natomiast cis jest rośliną niezwykle trującą. Jest cały bardzo trujący. Nasiona cisa pokryte są taką mięsistą, soczystą osnówką, która wygląda jak taki czerwony, soczysty owoc. I to jest jedyna część rośliny, właśnie ta osnówka, która nie jest toksyczna, nie jest trująca, natomiast cała roślina jest toksyczna, jest niezwykle silnie toksyczna i w przypadku pomyłkowego przez dzieci zjedzenia takich nasion skutki mogą być naprawdę tragiczne, więc warto zainteresować się wyselekcjonowanymi odmianami, które mają formy męskie, nie zawiązujące owoców lub ewentualnie zdecydować w ogóle o zrezygnowaniu z sadzenia tych roślin w ogrodzie, bo tutaj o tej toksyczności, to bardzo silnej toksyczności trzeba zdecydowanie pamiętać. Także przestrzegam Was,
zjedzenie takich nasion może być absolutnie dramatyczne w skutkach. Niemniej jednak cisy są pięknym wyborem, wyglądają niezwykle szlachetnie w ogrodach, więc jeżeli tylko macie możliwość i nie widzicie żadnych przeszkód, żeby w swoich ogrodach sadzić cisy, to myślę, że to jest zdecydowanie wybór, który warto rozważyć. Dużym minusem też cisy jest jego powolny wzrost i niestety na dość wysoki żywopłot trzeba będzie czekać dość długo, bo te roczne przyrosty nie są zbyt duże, także to jest roślina, która zachwyca właśnie w perspektywie wielu lat. Jest wiosna, więc zdecydowanie sezon na azalie i różaneczniki. Tutaj takie azalie pięknie wyglądające, widać, że pąki są gotowe do rozkwitnięcia w każdej chwili. Także właśnie można gdzieś jakieś wolne miejsce na rabacie uzupełnić chociażby właśnie taką azalią. Tutaj kilka propozycji płożących, to są jałowce. Ja jeżeli chodzi o jałowce, to nie bardzo je lubię z tego względu, że są niezwykle kłujące i uważam, że są po prostu nieprzyjemne. A tutaj ciekawa propozycja właśnie Teddy, taki okrąglutki misiaczek, a także cis odmiana Dawid. Odmiana niezawiązująca owoców, co jest dosyć istotne w przypadku cisów, a dodatkowo ma bardzo ładny kolumnowy pokrój, także zdecydowanie można znaleźć zastosowanie dla takiej odmiany w swoim ogrodzie. No i zaczęliśmy azaliami, a teraz mamy różaneczniki. Piękne rododendrony, błyszczące liście i odmiana variegata, która pojawiła się, widzę w tym roku, wszędzie w sprzedaży przekrojowo. Gdzie nie byłam, to ją widziałam. Moim zdaniem te zielone liście prezentują się lepiej, natomiast dla fanów variegacji, proszę bardzo, piękna, mocna, intensywna i widoczna. Mój wzrok przykuła natomiast ta odmiana, bardzo podobają mi się te takie ciemne, fioletowe spody, trochę podobne jak mają Calathea. Bardzo ciekawa akurat odmiana, także ta wydaje mi się ciekawsza zdecydowanie od tej odmiany właśnie z wariegacją. Odmiana nazywa się Wine and Roses. Warto zapamiętać i poszukać może, jeżeli Was zaciekawiła. Różaneczniki to jest coś, co jest też zielonym akcentem przez cały rok, ponieważ są to krzewy zimozielone i wiosną cieszą nas pięknymi kwiatami. Bardzo dużo roślin, które sadzimy w naszych ogrodach również, to nie są gatunki dla Polski rodzime, więc tym bardziej warto podkreślić, jeżeli jakaś z roślin ma właśnie taki nasz tutaj lokalnie występujący rodowód. Takim przykładem jest właśnie wiciokrzew pomorski, czyli pnącze, które stopniowo z czasem drewnieje, które pięknie kwitnie, pięknie pachnie i jednocześnie jest świetnie dopasowane do warunków właśnie naszych ogrodowych, ponieważ jest rośliną naturalnie występującą w naszej szerokości geograficznej, w Europie, również w Polsce. Warto podkreślić, że jest rośliną chronioną, więc zdecydowanie miejsce, w którym należy się zaopatrzyć w sadzonkę, to jest właśnie jakieś centrum ogrodnicze, market budowlany, tam ich szukajcie, ale jak już je posadzicie w swoim ogrodzie, to myślę, że sukces tutaj uprawy jest gwarantowany, bo są to rośliny zdecydowanie w pełni przystosowane do tego, żeby w naszych ogrodach rosnąć, cieszyć nasze oczy, na dodatek uraczać nas jeszcze pięknym, słodkim, miodowym zapachem, szczególnie wieczorem i nocą. Nieprzypadkowo też angielska nazwa tej rośliny, czyli honeysuckle. Rzeczywiście pięknie, pięknie pachnie ta roślina. A tutaj wózki pełne świeżej, zielonej dostawy. To jest zawsze ten moment, kiedy zakupy robi się najprzyjemniej, kiedy te rośliny stoją po prostu ustawione w szeregu, ogromna ilość tutaj glicynia. Teraz jest jeszcze wiosną taki problem, że często te rośliny nie wyglądają zbyt okazale. Tutaj trzeba się posiłkować trochę tą kartką, trochę swoją wiedzą i wyobraźnią, bo często właśnie kupujemy taki ledwo puszczające liście patyczek, natomiast glicynia to jest duże, silne pnącze, pięknie kwitnące. Tutaj był też plucz z wariegacją. No i kolejny raz taka sytuacja podobna, hortensje. Jesienią będą nas i późnym latem zachwycać, natomiast teraz wyglądają jak takie patyczki, natomiast nie lekceważmy tych roślin, są naprawdę warte naszej uwagi, naszego zainteresowania, bo warto tak komponować gdzieś swoje rabaty, projektować swój ogród, żeby w każdym momencie roku coś przykuwało nasz wzrok, coś było pięknego. Także jedne rośliny będą nas zachwycały wiosną, inne będą nas bardziej zachwycały latem, tak jak kwitnący wiciokrzew, czy tutaj mamy egzotyczną męczennicę, czyli pasiflorę. Także tutaj egzotyczne pnącze, natomiast
przystosowane też do uprawy w naszym klimacie. Moim zdaniem warto w ogrodzie też stawiać na takie gatunki mocno odporne i do takich zdecydowanie należy trzmielina. Tutaj mamy do wyboru opcje zielone z wariegacją żółtą, z wariegacją białą. Tutaj można sobie wybierać, przebierać. Nie ma to wpływu na cenę tej sadzonki. Właśnie wariegacja w ogrodach jakiś czas temu była bardzo modna. Tak widzimy tutaj opcja żółta, tutaj opcja biało, taka bardziej śnieżna. Także do wyboru, do koloru. Kto co woli, można wybierać. Ja powiem szczerze, że lubię taką bazę tworzyć w ogrodzie dość mocno zieloną. I tak właśnie prezentowała się oferta roślin na ogród, które można było aktualnie w tym momencie, w tym konkretnym markecie kupić w Castoramie niedaleko mnie, to jest Castorama w Gliwicach w Europie Centralnej. Ja muszę przyznać, że w tym sezonie mocno postawiłam też na ofertę drzew i krzewów owocowych. Już część drzew kupiłam, mam już kolejne zakupy i zrobione, i zaplanowane. Także jestem ciekawa, co Wy wybralibyście do swojego ogrodu. A może macie jakąś taką ogrodową roślinę Waszego dzieciństwa, z którą macie dużo bardzo pozytywnych wspomnień. Może to jakaś jabłoń w sadzie u dziadków, może to jakaś inna pachnąca, kwitnąca roślina ogrodowa. Dajcie znać w komentarzu i już bez przedłużania zerknijmy, co ciekawego można było kupić z oferty roślin doniczkowych do wewnątrz. A teraz ta część, na którą myślę większość zdecydowanie czekała, czyli co ciekawego można było znaleźć w sekcji właśnie roślin domowych, doniczkowych i tutaj pięknie kwitnący, nie potrafiłam się złapać fokusa, no to pięknie kwitnący aloes, także sukulenty to jest coś takiego, co często jak kupujemy, to nie myślimy o tym, jak będą wyglądały, kiedy zakwitną, ale czasem robią takie miłe, sympatyczne niespodzianki i te kwiaty są naprawdę często bardzo takie nietypowe i nietuzinkowe. Jeżeli chodzi tutaj o ofertę, to można powiedzieć, że takie standardowe, typowe rośliny różne się tam gdzieś przewijały. Mamy tutaj trzykrotki, były monstery, była też alokazja poli, były pieniążki, ale muszę przyznać, że nic jakoś tak super mnie gdzieś nie zachwyciło. Tutaj też mamy taką standardową opcję, jeżeli chodzi o domowe palmy, czyli palmę Hamedorę. Mamy żdzielistki oczyszczające powietrze, natomiast miałam wrażenie, że tak było dużo takich typowych roślin, które gdzieś przewijają się wszędzie. Tu były też fikusy, fikusy bonsai, fikus Benjamina. Tutaj gdzieś jeszcze jakaś fitonia, która chyba już albo uschła, albo została cała wykupiona, bo tylko została cenówka. Kilka jakichś zamiokulkasów w dwóch rozmiarach. Generalnie muszę przyznać, że jeżeli chodzi o tą sekcję, to mnie jakoś przesadnie nie zachwyciła. Szeflera do tego i jakieś takie kompozycje w szkle, w takich kulach, mocno rozrośnięte, ale trzeba przyznać, że żadnej perełki nie wypatrzyłam, ani żadnej jakiejś super oferty cenowej, tym razem niestety też nie, więc moje skupienie było w pełni właśnie na tej sekcji ogrodowej, ale tak też bywa w trakcie zakupów, że nic specjalnie czasem nie znajdziemy. Dajcie znać, czy coś z tych roślin trafiłoby do Waszego wirtualnego koszyka i wróciło z Wami do domu. Ja natomiast kontynuowałam zakupy i bardzo blisko obok kontynuowałam zakupy w sklepie JISK. Bardzo lubię tą sieciówkę taką też wnętrzarską. Mają bardzo ciekawą też ofertę doniczek i to doniczek zarówno do wnętrz, jak i doniczek tarasowo-ogrodowych. Warto tam zerknąć, szczególnie jeżeli ktoś szuka donic w dużym rozmiarze. Zobaczmy wspólnie, co ciekawego można było znaleźć. Oferta doniczek i osłonek JISK jest moim zdaniem zawsze warta uwagi. Mam już kilka takich donic kupionych u nich i muszę przyznać, że są też świetne, jeżeli chodzi o jakość zastosowanych materiałów. Te moje balkonowe, które mam takie na zwykłe rośliny, takie typu pelargonie, surfinie, mam chyba od 8 lat i jeszcze czuję, że długo mi posłużą, także na pewno jest to adres, pod który warto zerknąć i zastanowić się, czy nie chcecie właśnie tam czegoś wybrać dla siebie, bo ładne takie ponadczasowe wzornictwo i bardzo, bardzo dobre ceny. Tutaj też można było sobie zrobić ogród zen i taką mini fontannę Budda w cenie 300 zł. No i tutaj jeszcze więcej tych takich ogromnych donic. Powiem szczerze, że ostatnio stawiam na duże donice, łączę rośliny wspólnie, ponieważ jestem przemęczona dużą ilością takich małej drobnicy, małych doniczek, wszędzie wszystkiego pełno, dlatego
przeglądnęłam z wielkim zainteresowaniem właśnie, co ciekawego można znaleźć było w WISK. Tutaj ogromne, naprawdę popatrzcie na te średnice, te donice są ogromne. No i coś, co również ostatnio pewnie zauważyliście, że chętnie zerkam, chętnie kupuję, to piękna porcelana, piękna ceramika. Cieszy mnie niesłychanie ten trend, który jest właśnie ostatnio widoczny, czyli takich nieperfekcyjnych szkliwień, nieidealnych w różnych kolorach. Bardzo mi się taki retro styl właśnie podoba, gdzieś mnie to totalnie urzeka. Te szklanki też były prześliczne, muszę przyznać. Miałam ochotę po nie wrócić, ale już miałam tyle rzeczy, że bałam się, że mi się potłuką akurat podczas tej wizyty i myślę, że po nie wrócę, bo myślę, że woda z lodem w takiej błękitnej, lekko szklance wyglądałaby przecudownie i super orzeźwiająco latem, także bardzo, bardzo mi się akurat ta propozycja spodobała. Podoba mi się właśnie ten styl taki retro, który gdzieś właśnie też w ceramice się pojawia. Ja cenię sobie w ich ofercie bardzo piękne skandynawskie wzornictwo. Myślę, że w wielu aranżacjach, w wielu stylach domowych dobrze się komponują te produkty. I coś przygarnęłam również dla siebie. Ciekawa jestem, czy macie typ, która rzecz wróciła ze mną do domu. Na sam koniec wybrałam się do sieciówki wnętrzarsko-meblowej IKEA, ponieważ jak widzicie za mną meble właśnie pochodzące z tej sieci. Miałam do oddania dwie półki, które okazało się być mi niepotrzebne. Zmieniła się w trakcie prac wykończeniowych nieco koncepcja. Bardzo fajna jest właśnie polityka IKEA zwrotów, więc dość długo to trwało. Stały te półki tam odłożone i gotowa do wzięcia. Ostatnio udało nam się wybrać wspólnie właśnie do IKEA, oddać te produkty, także bardzo pozytywnie, bo jest to na pewno bardzo wygodne, bo w trakcie remontu bardzo często tak się zdarza, że jednak gdzieś ta koncepcja ewoluuje i właśnie mega wygodne jest to, kiedy możemy skorzystać z opcji zwrotu do sklepu. Oczywiście towar był nienaruszony w oryginalnym opakowaniu, po prostu okazał się w trakcie prac, że nie będzie potrzebny. Także wybraliśmy się zwrócić te półki, a przy okazji, jak to już wejdzie się do sklepu, to wraca się zazwyczaj z czymś nowym i tak samo było w naszym wypadku, ale przy okazji też sprawdziłam, co pięknego zielonego można było w tym sklepie znaleźć. Przy okazji IKEA jest sklepem, który bardzo często wyznacza nowe trendy i myślę, że też podobnie jest z ofertą ich roślin, ponieważ z jednej strony zawsze starają się mieć rośliny modne i mieć w swojej ofercie dla klientów, z drugiej strony mam wrażenie, że IKEA trochę też nieco wylansowała pewne rośliny, które na początku tylko tam były dostępne, a zrobiły szerszą karierę i myślę, że wiele osób obecnie ma je w swoich domach. Przy okazji rośliny w IKEA są w absolutnie naprawdę bardzo przyjemnych, miłych cenach i warto również ten dział u nich odwiedzić i go nie omijać, ponieważ można tam znaleźć naprawdę piękne rośliny doniczkowe w bardzo rozsądnych cenach. Jest to też jedno z miejsc, w których od dawna dostępne były przepiękne, ogromne Calathea warsewici. Zobaczmy, co tym razem na tych półkach znalazłam. Pachyra aquatica, czyli pachyra wodna, w naturalnym swoim środowisku jest drzewem, a w naszym salonie może zdecydowanie też pełni właśnie formę takiego drzewka, ponieważ jest silnie rosnącą rośliną, która ma taką wyraźnie zaznaczoną koronę. A to roślina polecana do bardzo cienistych zakątków naszych mieszkań, czyli Aspidistra wyniosła. Jest to coś, co przypomina mi nieco budową naszą konwalię, a w Japonii i Chinach podobno występuje w lesie po prostu, także stąd pewnie przystosowanie do takich niewielkich zasobów świetlnych. No i roślina, która mi się niezwykle kojarzy mocno z IKEA, czyli Lucky Bamboo. Myślę, że byli jednym z pierwszych miejsc, o ile nie pierwszym, które wprowadziło to bardzo wiele lat temu do sprzedaży. Lucky Bamboo, niech Was nazwa nie zwiedzie, jest to dracena właśnie mająca też nam przynosić szczęście. Ciekawa jestem, czy się kiedyś zastanawialiście, jak to jest, że te draceny właśnie Lucky Bamboo są takie powykręcane. Podpowiem Wam, że jest do tego wykorzystywany naturalny mechanizm funkcjonowania roślin i światło, a tutaj dracena w takim bardziej standardowej wersji, czyli po dwie sadzonki w doniczce i takie klasyczne zielone pióropusze, tutaj w cenie 60 zł, także taki większa roślina, mocniejszy zielony akcent gdzieś do jakiegoś biura chociażby.
No i taki miksik różnych drobnych roślinek można było powybierać, wszystkie świeżutkie, wszystkie w bardzo fajnym stanie, po 15 zł, także można było coś mniejszego wybrać, a tutaj roślina klasyka, też taka domowo-biurowa, czyli juka. Juki trzeba tylko być ostrożnym i starać się też ich nie przelać, także przelanie to jest coś, czego nam zdecydowanie nie wybaczą. A tutaj roślina, która zdecydowanie z większej ilości wilgoci i wody się ucieszy. Tutaj mieliśmy piękną paproć. A zaraz obok roślina, która dla mnie jest takim trochę symbolem roślin z IKEA, to jest kluzja różowa. Bardzo ciekawa roślina, myślę, dalej nie do końca jakoś mocno popularna, a szkoda, bo jest niesłychanie wdzięczna. Ma piękne takie grube, skórzaste liście. Rośnie pięknie, symetrycznie, to jest takie satysfakcjonujące. I jest absolutnie bezproblemowa. Poniżej też bardzo fajna propozycja domowa dla miłośników palm, czyli hamedora. No i tutaj nam się ta kluzja będzie trochę przewijała. Hamedora jest chyba najlepszą opcją, jeżeli chodzi o palmy, które chcemy uprawiać we wnętrzach. Palmy, pamiętajmy, potrzebują bardzo dużej ilości światła i trzeba przede wszystkim pomyśleć o jakimś takim korzystnym dla nich stanowisku. Kluzja tutaj w cenie 15 zł, no powiem szczerze, że zdecydowanie ją polecam Waszej uwadze. Poczytajcie, pooglądajcie, będzie jeszcze taka wersja XXL, a tutaj na takie pobudzenie kawa, coffee arabica, czyli tu mamy naszą kawę. Jest to dosyć trudna w uprawie roślina, natomiast jest piękna i rzeczywiście te liście są takie ciemnozielone i błyszczące. No hamedora jeszcze trzeba powiedzieć, w IKEA zawsze ma bardzo dobrą cenę, bo jest to jeden z tych produktów z tak zwaną żółtą ceną, także na pewno jest to bardzo dobra oferta. I cytrusy, czyli coś, kto jak oglądał ktoś którykolwiek chyba z filmów z różnych sklepów, to wie, że bardzo cytrusy lubię. Mam bardzo miłe wspomnienia z cytryną z mojego dzieciństwa. Zapach kwiatów cytrusowych jest przeobłędny, a przy okazji ta zieleń takich skórzastych, błyszczących liści jest naprawdę wspaniała. Natomiast trzeba umieć akurat cytrusom zapewnić odpowiednie warunki zimą, bo zimowanie może być takie dosyć kłopotliwe, a latem na pewno docenią wystawienie ich na balkon lub na taras. Także zastanówcie się, czy przypadkiem nie macie ochoty na taką przygodę z jakimś z cytrusów u siebie w domu, u siebie właśnie może na tarasie. I tutaj kolejna z odsłon draceny, bo dracena nie jedno ma imię. To jest dracena, która jest też przepiękna, naprawdę rośnie tak niesłychanie symetrycznie, podobnie właśnie jak kluzje, a ja bardzo lubię taką właśnie symetrię w roślinach i dlatego do tej kluzji cały czas gdzieś mi przyciągało ponownie wzrok. IKEA ma też naprawdę świetną i bardzo bogatą ofertę różnych sukulentów. Sukulentów rozmaitych będzie równie dużo, ale co mnie też ucieszyło, pojawiły się hoje. Pojawiła się hoja Australis. To jest hoja, którą ja w swojej kolekcji mam, nawet w kilku egzemplarzach i muszę przyznać, że jest to piękna roślina. Natomiast nie powiedziałabym, że jest taka najłatwiejsza w uprawie niestety. W porównaniu do hoi karnozy to myślę, że hoja australis jest nieco bardziej kapryśna i słyszałam, że hoja australis lisa, ta wersja z wariegacją, to już tym bardziej potrafi mieć fochy i coś jej tam nie pasować. Tutaj pomiędzy kluzjami i skrzydłokwiatami schowały się piękne alokazje, tak jak wspominałam ostatnio w filmie. Alokazje to jest zdecydowanie coś, co jest na mocnym takim trendzie wschodzącym. Widzę, że alokazje zyskują cały czas na popularności, no ale nie przemijającą sławą i po prostu wszędzie są dalej obecne storczyki, falenopsisy, w IKEA też zawsze były. No i z IKEA też kojarzą mi się niesłychanie mocno właśnie te aloesy. Takiego aloesa niestety muszę powiedzieć, kiedyś kupiłam i niestety go zabiłam, a to jest moja konewka. Taką samą mam u siebie w domu i jest ona naprawdę bardzo wygodna i przyjemna do używania. Ten taki wąski dziobek robi różnicę. Można bardzo delikatnie, stopniowo nawilżyć właśnie podłoże, precyzyjnie gdzieś trafić, nie oblewając liści, także myślę, że jeżeli ktoś tylko ma ochotę, to warto się takim typem konewki zainteresować. W IKEA jest też bardzo duża taka oferta różnych roślin kwitnących, także były piękne, świeżutkie, idealne jak spod igły anturia.
równie idealne i równie piękne kalanszuła tutaj mamy w kilku opcjach kolorystycznych. Były czerwone, były białe, były różowe, także można było powybierać i w tym wszystkim naprawdę jeszcze zachwycała świeżość tych roślin. Widać, że one są bardzo świeże, widać, że są w większości nawet takie w pączkach, także ten okres kwitnienia po zakupie będzie bardzo, bardzo, bardzo długi. No i sukulenty. Sukulenty to jest też taki temat, że IKEA ma bardzo, bardzo bogatą ofertę sukulentów. Muszę przyznać, że do wyboru, do koloru, a tutaj moje ulubione skrzydłokwiaty, chociaż wiem, że teraz większość osób poszukuje skrzydłokwiatów z wariegacją, to moim zdaniem te białe kwiaty na tle zielonych liści prezentują się naprawdę niezwykle, niezwykle szlachetnie. No i taki miks rozmaitych sukulentów. Tutaj te sukulenty w IKEA to jest naprawdę mocna pozycja, można naprawdę różne fajne opcje w niskich cenach gdzieś znaleźć i często nawet będą one jeszcze na dodatek od razu z ceramicznymi osłonkami, co już w ogóle jest mega, mega opcją. No i jeszcze jedna, jeszcze więcej tej aspidistry. Trzeba przyznać, że była to do niedawna roślina, którą dosyć trudno było, żeby znaleźć gdziekolwiek. W przeciwieństwie do storczyków, które widzimy gdzieś na każdym kroku, w każdym markecie, to nie jest to aż tak często spotykana i dostępna roślina. Tym bardziej właśnie ta oferta roślin w IKEA mnie pod tym względem cieszy, że tam można kupić rzeczy, które nie znajdziemy ich w każdym jednym miejscu. Bardzo się cieszę, że no nie boją się też postawić na coś takiego mniej popularnego, bo taki storczyk to wiadomo jest raczej przez wszystkich znany i przez naprawdę bardzo wiele osób dalej lubianych i często wybieranych. Tutaj już klasyka dżungli naszych domowych, naszych miejskich, czyli Monstera. Nie za duży rozmiar, ale Monstera musi być. Nie za duży rozmiar, więc też nie za duża cena. Podobnie w przypadku Alokazji Poli, tutaj ta cena też jest całkiem przyjemna, a rozmiar duży. Natomiast jeszcze większy rozmiar ma Kluzja. Tu pokazywałam Wam wcześniej te małe sadzonki, ale były też takie XXL i tu nawet ktoś chyba się mocno zastanawiał nad zakupem, bo wyciągnął z wózka 100 zł. Ogromny, naprawdę duży, solidny krzak, a nad nim pięknie przewiesza się taki biało obrzeżony bluszcz z wariegacją, także można było powybierać. No i kalate i skrzydłokwiaty, na szczęście tych nie było za dużo i nic nie przyciągało za mocno mojego wzroku, także nie miałam jakiejś wielkiej pokusy, a teraz wersja palmy XXL, tym razem nie Hamedora, tylko Areka, także jeżeli ktoś chciał postawić na taką dżunglę i tropiki, to były naprawdę spore, duże egzemplarze dostępne, tylko pamiętajmy, palmy we wnętrzach potrzebują przede wszystkim dość sporej ilości światła, więc warto zastanowić się, jakie możemy im zaoferować stanowisko, a tutaj fikusy takie zielone, ale ciekawie prowadzone w formie takich drzewek o potrójnym pędzie takie. Pierwszy raz, prawdę mówiąc, muszę przyznać, coś takiego widziałam. No i te sukulenta, o których wspominałam, tutaj takie gotowe do złapania i zabrania do domu, gotowe dosłownie, ponieważ też od razu w opcji z osłonkami ceramicznymi, także bardzo fajny taki pakiet trzech różnych sukulentów, trzech różnych jakichś kaktusów, które od razu w tych osłonkach mamy i jeszcze na dodatek zapakowane w taką ochronną właśnie kopułkę. Nie pokujemy się, rośliny też powinny transport znieść całkiem dzielnie w takim opakowaniu, także myślę taka bardzo ciekawa i bezpieczna opcja do zakupu. Być może też taki może opcja na drobny prezent dla kogoś od razu. Tutaj taki biały, kolczasty aloes w pięknej, takiej jasnej osłonce. Myślę, że to się bardzo gdzieś ten róż z zielenią ładnie komponuje. IKEA naprawdę te połączenia też serwuje nam od razu takie gotowe i bardzo przemyślane. Też były takie kompozycje sukulentów w większych takich płaskich misach. Można było wybrać spośród kilku opcji, cena to 50 zł, więc myślę, że no też dosyć ciekawa i warta do rozważenia. Ten różowy kolor gdzieś nam się przewija, tutaj mamy haworsję w takiej wersji właśnie osłonek w różowym kolorze. Haworsia jest niestety jedną z ofiar zimy w naszym zielonym domku. Niestety moja nie przetrwała, a ta tutaj widać w markecie ma się świetnie i nawet zaczynała kwitnąć, a tutaj grubosza takich pofalowanych i obrzeżonych na czerwono liściach.
Kochani, IKEA śledzi trendy i absolutnie są tego świadomi, że królową dżungli jest Monstera, a tą taką perełką każdej kolekcji jest Monstera Variegata, więc moje przeczucie od dawna było takie, że będzie to pierwszy sklep, w którym będzie można właśnie Monstera Variegata kupić, także nie zawiedli, a przy okazji też już Wam o tym kiedyś wspominałam, że pewnym o tym, że roślina zrobiła karierę, świadczy o tym, że pojawiają się jej wersje sztuczne, więc proszę bardzo, Monstera albo Variegata wykonana z plastiku czy tam poliestru. A jeżeli nawet nie rośliny, to IKEA na pewno jest świetnym adresem, gdzie można znaleźć wspaniałe doniczki i osłonki, zarówno właśnie do wnętrz, jak i do ogrodów i tarasów. Jeżeli szukacie jakichś nowych osłonek, bo na przykład Wasze rośliny podrosły, rozrosły się i trzeba je przesadzić do większej donicy i będziecie potrzebować też większych osłonek, to IKEA ma naprawdę ofertę, z którą warto się zapoznać i warto zerknąć. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go, zostawiając łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli Ci się podobał. Zostawcie też w komentarzu Wasze typy roślin z poszczególnych sklepów, doniczek, co Wam wpadło w oko, podzielcie się tym w komentarzu. I kochani, wszystkiego dla Was, wszystkiego zielonego, do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!